Nie no, jesteśmy zadowoleni z tego punktu, bo wiadomo, Lech to mocna drużyna, szczególnie u siebie i naprawdę jesteśmy zadowoleni z tego punktu. No nie wiem, no myślę, że Lech tak samo jak my dążył do zwycięstwa i z tego to się bierze. No nie wiem dokładnie, ja bym musiał zobaczyć to na wideo i jak to dokładnie wyglądało z naszej strony, jak my straciliśmy te bramki. Wydaje mi się, że powinniśmy uniknąć właśnie takich błędów. My się skupiamy na tym, żeby zdobywać punkty. Wychodzimy w każdym meczu po 3 punkty i nie patrzymy się, co dzieje się za nami, przed nami. Po prostu mamy pewne założenia, które wykonujemy na boisku i tak bym to widział. No tak, no z jednej strony no byłem zaskoczony trochę, aczkolwiek mówię, no mamy wyrównany zespół, każdy chce grać, także teraz postawił na mnie trener, zobaczymy, chciałbym, żeby stawiał na mnie cały czas, ale no różnie to bywa, no zaraz mogą, nie daj Boże, kontuzje czy coś, myślę, że każdy ma szansę u trenera grania. Nie, dobrze, złapały mnie skurcze w lewej nodze, także w porządku, to ze zmęczenia. Myślę, że będzie wszystko ok. Powiem szczerze, że my jakoś nie patrzymy na tę serię, tylko staram się do każdego meczu podchodzić tak samo i wszystko robić, żeby kolejne mecze wygrywać. I mówię, tak jak powiedziałem wcześniej, nikt na to nie patrzy, tylko każdy stara się grać jak najlepiej i pokazywać na boisku przede wszystkim swoją dobrą dyspozycję, swoją dobrą grę. Na pewno mówię, nie chcę na gorąco oceniać tych straconych bramek, mówię, trzeba to na spokoju obejrzeć na wideo i wtedy będziemy mądrzejsi, wtedy będziemy mogli po kolei sobie otworzyć te dane sytuacje i rozłożyć te sytuacje na drobne. Czy ja wiem? Mówię, my staramy się do końca, od pierwszej do ostatniej minuty być skoncentrowany i grać jak najlepiej. Mówię, Lech Poznań to jest klasową drużyną i ma naprawdę bardzo dobrych zawodników, tym bardziej, że jak grają u siebie, ta publika ich niesie do przodu. A my staraliśmy się te ataki odpierać i myślę, że w tych ostatnich minutach mogliśmy jeszcze nawet pokusić o strzelenie kolejnej bramki i zdobyć 3 punkty, jednak na pewno z tego punktu możemy być zadowoleni.